Janusz Kołodziej, dobry wieczór. Witam i zapraszam do obejrzenia naszego cyklicznego programu Hej Śląsk! Moim i Państwa gościem w dzisiejszej edycji naszego programu jest nowy prezes Śląska Wrocław, pan Michał Bobowiec. Witam serdecznie, panie prezesie. Witam pana, witam państwa, dobry wieczór. Jest to program o nazwie Hej Śląsk, przeznaczony dla sympatyków piłki nożnej, dla kibiców, którzy interesują się sportem, w szczególności piłką nożną i którzy, jak to już wielokrotnie moi poprzedni, pańscy poprzedni rozmówcy mówili, noszą ten Śląsk w sercu, bo nie można przechodzić obojętnie od klubu, któremu się poświęca w różny sposób. Był Piotr Celeban jako kapitan drużyny, był Tadeusz Pawłowski, legenda Śląska, był trener Jan Urban, tuż po nominacji ostatnio był Adam Matysek, również legenda, zrobił dla tego klubu bardzo dużo jako piłkarz, reprezentacyjny bramkarz, teraz dyrektor sportowy. Każdy ma jakąś misję do spełnienia. Na czym ma polegać pańska misja w Śląsku Wrocław? Zacznę od tego, że w piękny sposób pan mnie przywitał. To cudownie znaleźć się w takim gronie, jakie pan wymienił. Bardzo, bardzo miło, dziękuję. Jaka jest misja? Wszyscy, którzy kochają Śląsk, którzy śledzą sytuację klubu, widzą gołym okiem, że sytuacja dzisiaj nie jest najlepsza. Sytuacja zarówno sportowa, Śląsk zajmuje dopiero 13 miejsce w tabeli, jak i sytuacja w klubie, wewnątrz, także troszkę organizacyjna, finansowa. Pewne rzeczy trzeba pozmieniać, trzeba poprawić, trzeba zbudować dobrą atmosferę wokół klubu. Takie zadanie postawił przede mną właściciel, takie zadanie postawiła przede mną Rada Nadzorcza, która mnie powołała na stanowisko i takie cele są do zrealizowania. Jeżeli chodzi o cele sportowe, absolutnie utrzymanie się w tym roku w Ekstraklasie, a w przyszłym sezonie zbudowanie solidnego zespołu do walki o górną część tabeli. Powiedział pan, że Rada Nadzorcza, właściciel powierzyli panu tę funkcję i musiał pan chyba, tak ja sądzę, przedstawić jakiś program, czy jakieś zręby, czy założenia, skoro no, otrzymał pan tę nominację. Czy wcześniej konsultował się pan z poprzednikiem, jeśli chodzi o przejęcie, czy to jest jakieś łagodne, czy to dopiero będzie to wynikać w trakcie pańskich, no powiedzmy, nie wiem, pierwszych dni, może tygodni działalności i to będzie się w taki sposób odbywać. Proszę uchylić rąbka tajemnicy. Kibice z całą pewnością są ciekawi. Oczywiście, że rozmowy wcześniej się toczyły. Na pewno wszystkich tajemnic nie ma powodu uchylać, ale na pewno można powiedzieć o co najmniej dwóch aspektach, dwóch rzeczach istotnych dla klubu i dla dalszej gry Śląska. Pierwszy aspekt to jest zdecydowane zbliżenie się klubu i stadionu. Dzisiaj są tu dwa osobne podmioty gospodarcze. Też prawdę mówiąc, ta współpraca wcześniej nie zawsze układała się idealnie. Wolą właściciela jest, aby zarówno klub, jak i stadion były jednym przedsięwzięciem gospodarczym, chociaż nie zawsze chodzi o to, żeby od razu była to fuzja kapitałowa, żeby tam akcje zmieniać czy transferować. Natomiast bezwzględnie chodzi o to, żeby te dwa podmioty ściśle ze sobą współpracowały dla dobra także wyników sportowych i dla dobra frekwencji na stadionie, bo to są naczynia połączone i jedno i drugie ma ze sobą związek. Drugą istotną rzeczą, która była przedmiotem rozmowy, była kwestia cały czas sprzedaży klubu. I tutaj jesteśmy zgodni, że ważnym jest, aby klub sprzedać, ale nie można mówić o tym, żeby sprzedać za wszelką cenę. Znaczy, nie można oddać klubu takiego, który jest historycznie od 1947 roku we Wrocławiu i jest właściwie wiele pokoleń wychowało się na tym klubie, na sympatii, na uprawianiu piłki, czy też innych dyscyplin, wiadomo jak Śląsk jest zbudowany. Nie można oddać bez gwarancji, że klub będzie miał zapewnioną przyszłość. Zatem oczekiwane jest co najmniej 5-letnie zagwarantowanie finansowania klubu na takim poziomie, aby utrzymywał się w ekstraklasie, aby miał szansę zdobywać tytuły, kolejne tytuły Mistrza Polski. I jak rozumiem, w
gdzieś tam w podtekście albo między słowami, czy też między paragrafami ewentualnej umowy, musi się, to jest moje prywatne zdanie, ale mam nadzieję, że pan prezes je również podziela, jawić się tożsamość. Śląsk sam w sobie jest marką. Marką bardzo znaczącą. Przypomnę rok 1977, kiedy mieliśmy Mistrzostwo Polski i to 3 mistrzostwa WKS-u Śląsk-Wrocław, koszykówkę i w piłkę ręczną. Tego nie powtórzył żaden klub wielosekcyjny. Mam na myśli Legię Warszawa, Wybrzeże Gdańsk, Wisłę Kraków, Olechu. Już nie wspomnę o takich klubach znaczących w Polsce w tamtych czasach. To udało się tylko Śląskowi. Śląsk, absolutnie się zgadzam, że Śląsk ma wielką tożsamość, bardzo silną. Wiem, że utożsamia się z tym klubem bardzo dużo osób. Ogromna ilość osób, które wcale... To nie jest tak, że tylko te osoby, które chodzą na mecze. Wiem, znam osoby, które po każdym weekendzie kolejkowym otwierają gazetę i w gazecie czytają wyniki, jakie są wyniki, kto strzelił gole i tak dalej. Więc wiele osób się utożsamia ze Śląskiem i sympatyzuje z tym klubem i kibicuje, tak, bo to o to chodzi. Natomiast sprzedać można, oddać w inne ręce pod warunkiem zagwarantowania dobrej pracy, dobrej gry i to co najmniej w perspektywie 5 lat. Taki okres jest wymagany. Jak rozumiem, tę część mamy za sobą. Poznaliśmy założenia, co leżało też u podstaw powołania, powierzenia panu funkcji prezesa piłkarskiego Śląska Wrocław. Teraz przechodzimy na ligowe podwórko. Nie dzieje się najlepiej. 2 trudne wyjazdy po wygranej, dość szczęśliwej, wszyscy to powtarzali, z bardzo mocną Wisłą Kraków. Liczono na to, że Śląsk wyjazdów przywiezie jakieś punkty. Okazuje się, że nie było wcale powodów do optymizmu, bo o ile po pierwszych 30 minutach meczu w Białymstoku Śląsk naprawdę prezentował się dobrze, prowadził po bramce Roberta Picha. Teraz, jeśli można, mamy przygotowaną ilustrację, bo nasz program powstaje wspólnie we współpracy Śląsk Wrocław TV. Także prosimy o ilustrację filmową naszych kolegów. To są kulisy spotkania z Jagiellonią Białystok. Wiem, że chętnie przez Państwa oglądane, bo nie każdy ma możliwość zajrzeć tam, gdzie klubowa kamera ma możliwość dotarcia. I porozmawiajmy sobie już konkretnie o tym spotkaniu, bo z takich pierwszych, wstępnych informacji prasowych, czy to w mediach społecznościowych, czy no w ogóle przeglądając opinię po suchej informacji, że oto Michał Bobowiec został nowym prezesem Śląska, było krótkie pańskie dossier. I tam było powiedziane, mieszkałem niedaleko, chodziłem z ojcem na każde spotkanie, bardzo mocno to przeżywałem, podejrzewam, że i również teraz jeszcze mocniej będzie pan przeżywał, no bo pełniąc taką funkcję, nie da się być obojętnym wobec tego klubu. No i nastroje były dosyć takie optymistyczne, bo były mecze, że w Białymstoku Śląsk z bardzo dobrą drużyną potrafił z bardzo dobrymi drużynami grać o wiele lepiej niż tymi słabszymi. Faktycznie mecz z Jagiellonią zaczął się bardzo dobrze. W początkowym okresie bardzo dobrze się to zapowiadało, dobrze to wyglądało. Niestety źle się skończyło, czy też bardzo źle się skończyło. Ja myślę generalnie, tak, najważniejszą kwestią jest takie założenie, że tutaj trener ma najwięcej do powiedzenia, jaki skład, to jest absolutnie jaki bez dyskusji. Więc ja tak trochę z punktu widzenia, powiedzmy, kibica bardziej niż tego bym od pana oczekiwał. Tak, niż doradcy trenerowi. Niestety widać gołym okiem, że trochę nie idzie zespołowi. Widać to gołym okiem, że pewna mobilizacja jest potrzebna. Wydaje mi się, że tu decydują nie tylko wprost umiejętności zawodników, ale pewna właśnie ta atmosfera, która dzisiaj nie jest najlepsza. To możemy zrobić, to możemy poprawić i to trzeba bezwzględnie zrobić na ten temat. Już zarówno z trenerem, panem Janem Urbanem już rozmawiałem, jak i z dyrektorem sportowym Adamem Matyskiem, który też absolutnie jest zaangażowany w budowanie tego dobrego klimatu, w budowanie tej dobrej atmosfery. I mam nadzieję, że już jutro na naszym stadionie, na meczu z Piastem Gliwice, będziemy widzieli efekty tego, zmiany tego. To nie jest tak, że nagle się pojawią nowi zawodnicy, to nie jest tak, że nagle się pojawi całkowicie zmiana taktyki, takiego czegoś to chyba się tutaj nie spodziewamy. Natomiast właśnie mam nadzieję, że pojawi się ogromna wola walki po
tych działaniach, które zostały podjęte przede wszystkim przez trenera, to mam nadzieję, że będzie widać efekt jutro na stadionie. Uczestniczymy z naszą kamerą na każdej konferencji prasowej Śląska Wrocław z udziałem trenera Jana Urbana. On jest człowiekiem dość o jasno sprecyzowanych poglądach. Zapytany przez moich kolegów prasowych, czy to jest skład na pierwszą ósemkę, wprost powiedział, że nie. Jeszcze jeśli do tego dołożymy obniżkę formy takich bardzo kluczowych zawodników, którzy czarowali. Tutaj nie będziemy odkrywczy, chodzi o Riotę Morioke przede wszystkim. Przy nim Merwo dokładał nogę, zdobywał bramki, był innym zawodnikiem. Czy też Kamil Biliński, który walczył z Węgrem, młodym Węgrem o to miejsce w składzie. Bez takiego człowieka, którego ma akurat Jagiellonia, już tam dziennikarze miejscowej prasy prześcigają się w określeniach car Estonii i tak dalej. To są lekko przesadzone, ale myślę, że oddające troszeczkę jakby to rolę Wasiliewa w drużynie. My na dzisiaj nie mamy takiego zawodnika. Jeżeli chodzi o Kamila Bilińskiego, to w meczu z Ruchem Chorzów niestety było widać, no kilka świetnych piłek dostał tak naprawdę na strzelenie gola i jakby odskakiwała ta piłka od Kamila Bilińskiego w sposób taki, że można było załamać ręce faktycznie. To w tym meczu chyba wiemy, że jest to zawodnik, który najlepiej był w przeszłości jako zdolny junior, zdobywał bramkami seryjnie. Później jego dobra passa w lidze litewskiej, w lidze rumuńskiej, gdzie są zawodnicy techniczni, strzelił sporo bramek w stosunkowo niedużej ilości meczów. Mówiło się o tym, że chcemy go, bo on jest stąd, żeby się utożsamiać z klubem. I to jest szalenie ambitny zawodnik. Ja go znam dosyć długo i wiem, jak on to bardzo przeżywa. Czasami jest tak, że kiedy ktoś bardzo chce, to dotyczy nie tylko piłki nożnej, ale może piłki nożnej w szczególności. Czyli trzeba pracować. Tak, żeby była pewna powtarzalność. Tak jest. Czyli tutaj być może pewne tak, że zadanie jest dla psychologa sportu, tak, żeby pewne rzeczy spokojnie wytłumaczyć i być może... Trener Jan Urban w tym meczu... próbował coś zmienić, ustawienia taktyczne, dopasować Adama Kokoszkę na pozycji, której grał również wtedy, kiedy trenerem był Rumak, no ale nie wszystko wyszło. Po prostu Jagiellonia jest bardzo mocnym zespołem, tam nikt nie ukrywa aspiracji takich mistrzowskich, bądź też w najgorszym wypadku gry w europejskich pucharach. Teraz przed nami kolejne wyzwanie, ale zanim porozmawiamy o meczu z Ruchem, posłuchajmy wypowiedzi kapitana po tamtym meczu w Białymstoku. Co powiedział kapitan Śląska Piotr Celeban? Nie udało się i dostaliśmy, można powiedzieć, porządnego klapsa. Prowadziliśmy 1-0, mieliśmy sytuację na 2-0, słupek Roberta i za chwilę strata pierwszej bramki, za chwilę głupia strata nasza, poszli z kontrą na 2-1 i koniec pierwszej połówki, a w drugiej to już wykorzystali każdy nasz błąd, o tak, i nie ma co tutaj bić piany, po prostu zagraliśmy słabo i po prostu musimy usiąść sobie w własnym gronie, pogadać, bo teraz przyjeżdża do nas Piast Gliwice i to jest mecz już za 6 punktów, jeśli tak można powiedzieć. Wiadomo, każdy mecz teraz w tej grupie jest mega ważny i każdy za 6 punktów, ale ten to szczególnie, tak, bo 2 ostatnie mecze przegraliśmy i jeżeli mamy się odbić, to tylko u siebie, tak, i nie ma innej opcji, jak po prostu wybiegać ten mecz i wywalczyć, o tak, bo tym dzisiaj nas jaka po prostu była wyższa, tak, gratuluję im, strzeli 4 bramki, 3 punkty mają, więc trzeba zapomnieć o tym meczu, zrobić analizę i jechać dalej. Smutne słowa, ale prawdziwe, nic dodać, nic ująć. Szalenie, ale to szalenie ambitnego człowieka, bo po programie, którym gościłem właśnie Piotra Celebana, mieliśmy okazję porozmawiać sobie troszeczkę dłużej. To jest człowiek taki wzór. On jest bardzo taki zaprogramowany, jeśli można użyć tego słowa. Dokładny, ma wszystko ułożone. I człowiek, który pełni odpowiedzialną funkcję, on na niego mają patrzeć ci młodsi zawodnicy, jak on gra i kiedy się nie udaje. No, myślę, że to, co pan powiedział na początku, spróbować, nie wiem jakimi środkami, czasem może rozmowy, odbudować taką atmosferę w samym Śląsku, w mentalności zawodników,
żeby oni poczuli się zwycięzcami, bo jeszcze tak naprawdę nic nie jest przegrane, nawet i ta pierwsza ósemka, mówię teoretycznie, oddaliła się znacznie. Mówi się, skrajne opinie słyszałem, że Śląsk musi się bronić przed spadkiem, zaczynać przyzwyczajać się do myśli obrony przed spadkiem, bo wiemy, że ta tabela po podzieleniu będzie bardzo spłaszczona, tak. Ale to też może być i dla Śląska, że jedno, drugie zwycięstwo, a najlepiej to w pierwszym meczu z Ruchem, z Piastem Gliwice, tym najbliższym, piątkowym, może to diametralnie odmienić. Zgadzam się tutaj z wypowiedzią Piotra, że to jest mecz o 6 punktów. To jest mecz o 6 punktów, ponieważ te dwie drużyny, Śląsk i Piast Gliwice, są bardzo blisko siebie i tak naprawdę tutaj zwycięstwo to nie tylko daje kwestię, że my mamy 3 punkty, ale Piast ich nie ma, tak? Więc to absolutnie jest o co walczyć. Gramy na swoim stadionie. I naprawdę wierzę i spodziewam się jutro sukcesu, spodziewam się jutro tych w cudzysłowie 6 punktów dla Śląska. Jest to możliwe po takim laniu, jak to powiedział Piotr Celeban z Jagiellonią. Wydaje się, że zespół jest w stanie się skonsolidować, pogadać ze sobą i z trenerem, z trenerami i wyjść z takim nastawieniem, że wygrają ten mecz jutrzejszy z Piastem Gliwice. A nie boi się pan prezes takiej sytuacji, którą się tak kolokwialnie nazywa tak zwanej nowej miotły, bo Dariusz Dowczyk jest doświadczonym trenerem, teraz w roli strażaka do drużyny, która jeszcze nie tak dawno była w czołówce polskich klubów. I gdybyśmy tak, już teraz powiem żartobliwie, przenieśli się na przykład do telewizji gliwickiej, to prawdopodobnie jeden prowadzący i jego gość mówiliby to samo, że kiedy jak nie ze Śląskiem, kiedy jak nie w drużynie, której nie idzie i na jego terenie przełamać się, to może być wbrew pozorom najtrudniejszy z dotychczasowych spotkań pod wodzą Jana Urbana. Wydaje mi się, że zawsze jest tak, że lepiej się gra u siebie, na swoim boisku. Wierzę, że kibice dopiszą, że kibice przyjdą, że w trudnych momentach. To było piękne, że kibicem się jest nie tylko wtedy, kiedy klub wygrywa, ale przychodzi się na stadion, na mecz także w takiej sytuacji trudnej. Wierzę, że jutro będzie wielu kibiców, będzie doping i zawsze z własnym dopingiem na własnym stadionie, we własnym domu, bo tak chciałbym, żeby stadion był dla piłkarzy Śląska Wrocław i dla wszystkich kibiców postrzegany. U siebie we własnym domu złoimy jutro Piasta Gliwice. Mam nadzieję, że tak to będzie, niezależnie od nastawienia. Mamy jeszcze przygotowaną jedną ilustrację przez kolegów z telewizji Śląsk Wrocław TV. Popatrzmy, posłuchajmy w trakcie treningu. Piłkarze się przygotowują. Udało się kolegom porozmawiać z Peterem Grajciarem. Prywatnie bardzo go lubię, bardzo taki sympatyczny człowiek, który cierpliwie czeka na swoją szansę. On powiedział: Janusz, ja tylko mocno zaciskam zęby, trenuję. Może trener mnie dostrzeże. Posłuchajmy wspólnie. Tak, oczywiście jest rywalizacja i motywacja. Wszyscy zawodnicy, co nie grali ostatnie mecze, pracują, żeby dostali szansę od trenera. I przygotowanie jest tak jak każdy tydzień, bo chcemy zrobić punkty. Oczywiście praca jest, ale takisto wszystkie ostatnie zespoły pracują. No ale widać chęć po zwycięstwie. Zobaczymy w ten piątek, jak się to wszystko wydarzy, ale byłoby fajnie, gdybyśmy już w końcu te punkty zrobili, żebyśmy przed podziałem, czy już w pierwszej ósemce, albo w drugiej, mali co najlepszą pozycję. Brawo, Lubo! Świetnie! Dobrze, Lubo, tak! Oczywiście wysledek dla nas niekorzystny. Ale nie opuszczamy głowy, za parę dni dalszy mecz, gramy o kolejne 3 punkty i czuć taką chęć po zwycięstwie.
W zasadzie, panie prezesie, na zakończenie już naszej rozmowy nic dodać, nic ująć. Czuć optymizm w głosie i taką Pitera złość Grejcera. Sportową. Tak jest. I myślę, tak, ono w imieniu kolegów o tym mówił. Mam nadzieję, że to znajdzie swoje odzwierciedlenie w grze na boisku. Jak wszędzie w życiu, tak i w sporcie potrzeba szczęścia. Życzmy zatem panu szczęścia jako prezesowi na tej bardzo odpowiedzialnym stanowisku. Przede wszystkim tych 3, a prawie 6 punktów jutro, żeby się udało, żeby Śląsk wygrał i żebyśmy już potem mogli spokojnie myśleć o kolejnym sezonie. Tak, to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Michał Bobowiec, prezes Śląska Wrocław. To tyle, jeśli chodzi o tę edycję naszego programu, naszych stałych widzów. Nie muszę zapraszać. Oni są z nami, wiedzą, że każdy czwartek godzina 20:30. Wiemy, że ogląda nas coraz więcej widzów. Po to robimy ten program, aby wszyscy, którzy kochają ten Śląsk, którzy mogą go dopingować, po prostu powiedzieli sobie: hej Śląsk, niech jutro wygrywa. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.